Przepis z kodeksu wyborczego nie daje marszałkowi Sejmu prawa recenzowania stanowiska Sądu Najwyższego, tak jak przedtem nie dawał prawa korygowania. No tak, panie profesorze, ale jest jeszcze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tego, czy ta izba jest sądem, czy nie jest sądem. To nie jest tu bezprzedmiotowe całkowicie, dlatego że to nie jest sprawa z zakresu właściwości Unii Europejskiej. Tutaj nie mamy nic wspólnego z Unią Europejską, dlatego że halo, halo. Straciliśmy łączność z panem profesorem. Dobrze, to zanim odzyskamy tę łączność, ja przedstawię gości w studiu. Tak, czy mamy już łączność z panem profesorem? Panie profesorze, czy pan mnie słyszy? Ale ktoś wyłącza mój mikrofon. O, teraz już nie wyłączamy, były zakłócenia. Słuchamy pana. Rozumiem. Otóż stanowi Traktat o Unii Europejskiej, że państwa członkowskie ustanawiają środki niezbędne do skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach prawem Unii. To nie jest dziedzina objęta prawem Unii jako żywo, a argument, że nie ma Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, jest bardzo osobliwy, zważywszy, że ta izba za chwilę nam oceni ważność wyborów parlamentarnych. No to jak nie ma tej izby, to nie ma niczego, krótko mówiąc. W związku z tym trzeba wyraźnie oddzielić tę sferę, w której mamy do czynienia z prawem Unii i tę sferę, w której mamy do czynienia z prawem polskim, z polskim prawem wyborczym. Nie ma co tutaj mieszać tych sfer.